Bardzo serdecznie Was witam, którzy pozostaliście po tej mszy świętej, żeby wysłuchać kolejnego nauczania z cyklu Pierścień Mocy sezon drugi. Jak widzimy, tytuł tego dzisiejszego odcinka prosto w punkt. W czasie tej podróży z Pierścieniem Mocy, czy w poszukiwaniu Pierścienia Mocy, pomaga nam iść kroczyć Święty Łukasz. I Święty Łukasz pokazuje nam właśnie Jezusa pełnego miłosierdzia. Święty Łukasz pokazuje nam Jezusa, który chce, abyśmy doświadczyli, abyś Ty doświadczył Jego miłosierdzia, mocy Jego Słowa i abyś stał się człowiekiem pełnym Ducha Świętego. To słowo z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy ojciec mówi do sług, przynieście szybko najlepszą szatę, dajcie mu też pierścień na rękę. Bóg Ojciec chce, żebyś tego doświadczył, że masz na ręku pierścień, który oznacza, że jesteś dzieckiem Boga, a jednocześnie, że jest w Tobie nie tylko doświadczenie miłości Boga, ale także jest w Tobie moc Ducha Świętego. Tak nas Święty Łukasz chce prowadzić i kolejne fragmenty biblijne, kolejne odcinki pomagają nam coraz bardziej wejść w tajemnicę Bożego miłosierdzia i także mocy Bożego Słowa. Tydzień temu słuchaliśmy o setniku z Kafarnaum, który wykazał się wielką wiarą. Także Jezus powiedział, że tak wielkiej wiary nie znalazły nawet w Izraelu. Skąd miał tę wiarę? Usłyszał o Jezusie. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Dzisiaj zobaczymy, jak kolejna osoba usłyszała Słowo, w jej sercu zrodziło to wiarę i zaczęły dziać się cuda. A więc dzisiaj kolejne spotkanie, które można by było też zatytułować, co może zdziałać Słowo, które jest z mocą, czyli Słowo Rema. Posłuchajmy raz jeszcze tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii z 7 rozdziału Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto Słowo Pańskie. Zobaczcie, w tej Ewangelii, w tej historii jest tutaj pewien sekret, jak często zresztą w historiach ewangelicznych. Mianowicie widzimy kobietę, która przychodzi już przemieniona. Mylnie sądziłby ten, kto myślałby, że ponieważ ta kobieta tam właśnie całowała stopy i tam olejkiem namaściła, włosami wytarła, to dlatego Jezus jej grzechy przebaczył.
Oczywiście, że nie dlatego. To nie tak. Pan Jezus nam nie przebacza grzechów za coś. Co dzisiaj dosadnie w liście do Galatów nam podkreślił święty Paweł. Nie przez spełnienie jakichkolwiek uczynków otrzymujemy usprawiedliwienie. Więc można powiedzieć, ja tak się ośmielę powiedzieć, że widzimy tę kobietę, która wchodzi do domu Szymona Faryzeusza i widzimy tę kobietę już wyznającą miłość. Coś się już w tej kobiecie stało. Kiedy to się stało? Nie wiemy. Ale widzimy już pewien skutek. Kobietę, która po prostu wyznaje miłość w niewyobrażalnie piękny sposób. Jest przeszczęśliwa, płacze z tego szczęścia i wie, kto jej to szczęście dał. I dlatego tego, który dał jej to szczęście, obsypuje pocałunkami i daje mu wyraz najwyższego szacunku, kiedy namaszcza go drogocennym olejkiem o pięknym zapachu, dodatkowo zakupionym w alabastrowym flakoniku. Ten szczegół, że ten flakonik jest z alabastru, też pokazuje, że to było drogie pachnidło, drogie perfumy. Więc ona po prostu jest przeszczęśliwa, przezakochana i nie może wręcz się opanować, żeby tej miłości nie wyznać. Widzimy pewien skutek. Co wiemy o tej kobiecie? Wiemy o niej, mamy bardzo taką lakoniczną informację. Prowadziła w mieście życie grzeszne. Tak dokładnie jest też po grecku. Prowadziła w mieście życie grzeszne. Ale ciekawie to przekłada Biblia Jerozolimska, kiedy mówi, że ta kobieta miała w mieście bardzo złe imię. Nie, takie trochę inne ujęcie tego. To jest jedyny szczegół, który o niej wiemy. Oczywiście intuicyjnie gdzieś tam myślimy sobie, skoro kobieta prowadziła w mieście życie grzeszne i miała złe imię, to na pewno prostytutka. Być może tak, a może i nie. Ponieważ nie jest tu wymienione, jakie to grzeszne życie prowadziła. Może była lichwiarką i okradała ludzi. Może po prostu była chciwa. Może kogoś zabiła. Nie wiemy. Może po prostu plotkowała na prawo i lewo i wszyscy mieli jej dosyć. Może była po prostu kłótliwa. Naprawdę nie wiemy, jaki to był grzech. Tylko nam upraszczamy tak sytuację. Kobieta, która prowadzi życie grzeszne, to pewnie właśnie prostytutka, ladacznica. Więc chciałbym, żebyśmy trochę wyszli z tego schematu. Po prostu tak narozrabiała w swoim życiu, że jej grzechy nie były jej tylko tam prywatnymi, ukrytymi, ale całe miasto wiedziało, kim ona jest. Całe miasto wiedziało o jej uczynkach. Miała właśnie złą opinię, miała złe imię. Wszyscy wiedzieli, że ona jest grzesznicą. I wiemy o niej praktycznie tylko tyle. Nawet nie ma jej imienia. To, że potem na początku 8 rozdziału jest wymienionych kilka imion, znajdziecie to w przypisie w Biblii Tysiąclecia, że niekoniecznie trzeba tej kobiecie przypisywać imię Maria Magdalena. To niekoniecznie musiała być ona. Więc nie znamy jej imienia nawet. I warto zadać sobie pytanie, co się stało, że ona tak gorąco wyznaje swoją miłość? Kiedy to się stało? I jest tutaj tylko jeden szczegół, który jest ukryty w wersecie 37. Kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się. Do tej kobiety dotarła wieść o Jezusie. Ale zwróćcie uwagę na pewną rzecz. O Jezusie dowiedziało się wielu ludzi. I to nie chodzi o takie zwykłe dowiedzenie się. O Jezusie dowiedział się również Szymon Faryzeusz, jeden z bohaterów tej Ewangelii. Dowiedział się i otrzymał, przez to dowiadywanie się o Jezusie, otrzymał pewną wiedzę, czyli logos. Otrzymał pewną wiedzę, że jest taki młody rabbi z Nazaretu, chodzi, uzdrawia, ponoć czyni cuda, chleb rozmnożył, tam I mając tę wiedzę, postanowił tę wiedzę jeszcze bardziej sprawdzić. Jest tutaj taki, ta Ewangelia jest taka dosyć szokująca, gdyby ją czytał Izraelita, pewnie każdy Żyd, który to czyta, musi być w szoku z zachowaniem Szymona. Faryzeusz, czyli ten, który wstąpił do grupy, człowiek, który wstąpił do grupy, która będzie ściśle przestrzegała przepisów prawa, łamie praktycznie wszystkie zasady prawa i savoir-vivre. Jakie zasady złamał? Chociażby jedną z przykazań było, że kiedy przychodzi do domu wędrowiec, to znakiem gościnności jest to, nie tylko, że się z nim wita, jeśli to jest rodak, wiadomo, poganinom,
nie podawano ręki, bo przez dotyk człowieka, który jest poganinem, Żyd stawał się nieczysty. Ale swojego się witało, obdarzało się pocałunkiem na przywitanie. Co więcej, był przepis, że należy umyć, podać mu misę z zimną wodą, żeby nogi sobie umył. Już nie mówiąc o namaszczeniu olejkiem, jeżeli kogoś się namaszczało olejkiem swego gościa, był to znak wielkiego szacunku. To nie zawsze musiało być. Ale pocałunek i woda do mycia nóg koniecznie. Faryzeusz zapomina o takich obyczajach? No skandal. Ham i prostak. Albo jak ktoś mówił, ham, świnia i kukuła. Zobaczcie, co się musiało stać, że ten, który uczył się przepisów prawa, nagle ich nie wypełnia. Bo on miał swoje zajęcie. On postanowił poszerzyć swoją wiedzę o Jezusie, bo się o Nim dowiedział i chciał tę swoją naukę, czyli logos, o Jezusie poszerzyć. Ta kobieta nie miała takiego doświadczenia jak Szymon, to znaczy ona nie dowiedziała się o Jezusie i nie przyszła z ciekawości. Do niej musiało dotrzeć słowo, które ją tak dotknęło i tak przemieniło, że widzimy ją wpadającą na tę ucztę, bo ona tam się musiała wedrzeć. No kto, gdzie by faryzeusz pozwolił wejść jawnej grzesznicy i jeszcze dotykać, nie? To też się zaciągało rytualną nieczystość. Ona się tam wdarła na tę ucztę, widzimy ją tak zmienioną. Ona usłyszała żywe słowo. Ona usłyszała słowo, które w niej wywołało skutek, który to słowo niosło, czyli dostała słowo Rema. Nie wiemy, kto jej to słowo Rema ogłosił. Kto jej ogłosił dobrą nowinę, słowo, które przyniosło jej życie i wolność. Być może był to jeden z apostołów, może któryś z 72 uczniów, a może jeden z uzdrowionych, a może sam setnik z Kafarnaum, może świeżo wskrzeszony młodzieniec z Nain. Nie wiemy. Ale ona usłyszała słowo dobrej nowiny. Słowo, które brzmiało: jest ktoś, kto Cię kocha, jest ktoś, kto Ci grzechy wybacza, jest ktoś, kto bezwarunkowo, jeśli tylko się do Niego zwrócisz, przygarnie Cię jak swoją najukochańszą córkę. I to słowo zrodziło w niej wiarę i ona wpada jako kobieta wolna, wchodzi na tę ucztę jako kobieta wolna, przeszczęśliwa, pijana miłością i z tej miłości, tak właśnie tą miłość Jezusowi wyznaje. Widzimy w niej tą przemianę, a więc na pewno nie usłyszała tylko słowa ciekawostki, nie usłyszała tylko plotek, usłyszała żywe słowo. Usłyszała słowo, które mówiło o jej grzeszności, ale nie było to słowo oskarżenia, było to słowo nadziei, słowo rema, słowo z mocą, które ją zmieniło. I chciałbym, żebyśmy teraz na moment się przenieśli i zobaczyli, jak słowo z mocą, słowo, które konkretnie jest do człowieka skierowane, jak ono potrafi wyrywać człowieka z grzechu. Dzisiejsze drugie czytanie z drugiej księgi Samuela z rozdziału 12, kiedy Bóg przysyła proroka Natana do Dawida. Ono jest znowu tak dziwnie ucięte. Widzimy jakby drugą część mowy proroka Natana. Niektórzy z Was pewnie znają tę historię. Ja postaram się tak syntetycznie przybliżyć. Król Dawid zgrzeszył. I to bardzo ciężko. Po pierwsze, z lenistwa nie poszedł na wojnę. Po drugie, kiedy leniuchował, zobaczył na tarasie domu sąsiedniego piękną kobietę, zapałał do niej pożądaniem. Jako król kazał ją sprowadzić. Przymusił ją do współżycia. Ona musiała być uległa, no bo to król, ale dopuścił się cudzołóstwa, bo wiedział, że to nie jest jego żona. Kiedy ona zaszła w ciążę, próbował to zatuszować, a więc dopuścił się kłamstwa. A kiedy kłamstwo się nie udało, to wówczas wydał rozkaz, by od męża tej kobiety w czasie wojny odstąpili wszyscy żołnierze, by Uriasz zginął. A więc nie bezpośrednio, ale pośrednio Dawid zabił swojego jednego z najlepszych wojowników, można powiedzieć przyjaciela, wiernego sługę. Zabił kolegę, przyjaciela dla kobiety. Więc tych grzechów u Dawida było po prostu mnóstwo. I Bóg, Dawid był jak zaślepiony. I Bóg dlatego postanowił wstrząsnąć Dawidem. Przysyła do niego proroka Natana. I prorok Natan opowiada mu historię. Posłuchajcie tej historii. W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic,
prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił, wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb, piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Piękny obraz, prawda? Biedak ma owieczkę i jest dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz żal mu było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, który przybył do niego. Taką historię Natan opowiedział Dawidowi, królowi. I w tym momencie Dawid się oburzył. Czytamy w Księdze Samuela, Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana, na życie Pana, ten człowiek, jak mógł taką owieczkę zabrać, jedyną? Człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. I wtedy Natan powiedział 4 słowa. Ty jesteś tym człowiekiem. Trafił prosto w punkt. Jedno krótkie, prorocze słowo. Słowo z mocą. Potem to, co dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu, to jest dokładnie ciąg dalszy. Natan już szczegółowo to wyjaśnia, ale nie musiał tego mówić. Ten obraz przekazany i te 4 słowa. Ty jesteś tym człowiekiem. I Dawida te słowa przeszyły jak miecz. Dawida te słowa wstrząsnęły. Jest tylko jeden, widzimy jeden, ale jakże mocny efekt. Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem. Natan odrzekł, Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Wiecie, możemy gdybać. Możemy gdybać, co by było, gdyby ktoś o ludzkich siłach, przy pomocy ludzkiej argumentacji, próbował królowi zwrócić uwagę, że zrobił nie fair. Że cudzołożył, że zabił, że właśnie zabrał Uriaszowi tą jego owieczkę, czyli Betrzebę, a potem jeszcze tego Uriasza się pozbył. Co by było, gdyby ktoś był na tyle odważny i próbował królowi powiedzieć, królu, świństwo zrobiłeś, jak można? Podejrzewam, że gdyby ktoś o ludzkich siłach próbował przekonać Dawida, to Dawid jeszcze bardziej by się denerwował, pewnie by kolejnych ludzi skazywał, każdego, kto by mu prawdę powiedział. Bardzo często, myślę, że ty też się mogłeś spotykać z taką sytuacją w stosunku do kogoś, kogo chciałeś upomnieć, ale być może sam też tak reagowałeś, kiedy ktoś po ludzku próbował ci powiedzieć, robisz źle, grzeszysz. Wkurzałeś się, ale cham, jak on może w ogóle, to są moje prywatne sprawy, nie wtrącaj się. Nie zasłaniamy się, że tutaj to jest moje, nie wchodź. Myślę, że w obu tych sytuacjach mogłeś się znaleźć. Doświadczałeś swojej bezradności, kiedy chciałeś komuś zwrócić uwagę na grzech, ale doświadczałeś też, jak ciebie wszystko denerwuje i się zasłaniasz takim ostrokołem i po prostu jak drutem kolczastym. Nie podchodź, nie ruszaj, to jest moja prywatna sprawa. Nie wolno ci mówić o moim wnętrzu. I na to jest tylko jedno lekarstwo. Jest tylko jeden, który może taką barierę pokonać. To jest Pan, który jest w stanie przedrzeć się przez twoje bariery, mury, zasłony, zapory, całą tą zaparę ogniową, którą stwarzasz. I Pan może sprawić, że do twojego serca dotrze słowo. Słowo, które jest prawdą. Słowo, które jest światłem. Ale jednocześnie słowo, które nie jest oskarżeniem. Słowo, które daje nadzieję. Pan może to sprawić. I to jest piękne, że właśnie także w taki sposób Pan objawia swoją miłość, pokazując mi prawdę o moim grzechu. Pięknie dzisiaj to uwypukla psalm, który śpiewaliśmy w czasie mszy świętej, psalm 32. Co się dzieje, kiedy człowiek nie chce swego grzechu wyznać? Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków. Dopóki nie wyznaję grzechu, męczę się, jęczę, usycham i umieram. A kiedy wyznaję grzech? Grzech wyznałem Tobie, nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. Psalm 32 pokazuje nam bardzo pięknie, jak Bóg daje słowo, które wzywa mnie do nawrócenia, do uznania grzechu, kiedy ja wyznaję ten grzech,
Wtedy otrzymuje wolność. Wróćmy do tej kobiety z rozdziału 7 i spróbujmy wylądować z tą dzisiejszą historią. To, co widzimy u tej kobiety, tak jak już wspomniałem, to skutek spotkania ze Słowem. Słowem pełnym mocy. I zobaczcie, to Słowo, tak jak już Wam wspomniałem, zrodziło w niej wiarę. Podkreśla to Pan Jezus. Kiedy mówi już na sam koniec do tej kobiety, odsyłając ją: Twoja wiara Cię ocaliła. Zobaczcie, to już jest kolejna osoba, która usłyszawszy Słowo, to Słowo zrodziło w niej wiarę. Jezus to zauważył. Ona przyszła z wiarą. Twoja wiara Cię ocaliła. Słowo o Jezusie, które do niej dotarło, Słowo dobrej nowiny, zrodziło w niej wiarę. Następnie doświadczyła, i tu uwaga, będziecie teraz może zaskoczeni, ona doświadczyła odpuszczenia grzechów, zanim przyszła na tą ucztę. Bo kiedy Jezus używa zwrotu, odpuszczone są jej grzechy, używa czasu przeszłego trybu dokonanego. Odpuszczenie grzechów nie stało się na uczcie, stało się wcześniej. Na skutek wiary w sercu. Ona już przyszła uwolniona od grzechów. Co więcej, prawdopodobnie jest jedną z tych kilku kobiet, o których pisze Łukasz w wersecie 2, 8 rozdziału, oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Rzeczywiście w języku greckim to jest słowo słabości, aczkolwiek piąte wydanie Biblii Tysiąclecia tłumaczy nam to słowo, że uwolnił od kilku złych duchów i od chorób. Bo również tak to słowo słabość możemy tłumaczyć. Zobaczcie, co jeszcze sprawiło szczere stanięcie przed Panem i przyznanie się do grzechu. Nie tylko przebaczenie grzechów, uwolnienie od złych duchów i uzdrowienie z chorób. I ta kobieta właśnie taka przyszła. Ona przyszła oczyszczona, uwolniona, uzdrowiona. Dziwisz się jeszcze jej zachowaniu? Że była taka przeszczęśliwa? I tak całowała i nie mogła przestać płakać ze szczęścia. To jest historia o tym, jak Bóg daje słowo po to, aby mnie uratować. Ja też mam w życiu takie doświadczenia i nieraz byłem w takiej sytuacji, gdzie nie chciałem uznać prawdy o tym, że jestem nie fair wobec Boga. I tutaj mógłbym spokojnie powiedzieć kilka przykładów, ale to zajęłoby nam sporo czasu. Pozwólcie, że tylko na takim tak ogólnie to ujmę, doświadczałem nieraz tego właśnie, o czym mówi Psalm 32. Nie chciałem się przyznać, że robię coś źle. Nie chciałem się przyznać przed innymi ludźmi, nie chciałem się przyznać przed sobą, nie chciałem tego wyznać w konfesjonale. Mówiłem często, czasami tak ogólnikami. Najgorsze chyba było to, że przed sobą się nie chciałem przyznać. I Pana Boga też oszukiwałem i kłamałem, że to, no tak, zgrzeszyłem, ale tak do głębi to nie działało. I dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie, że wyrywał mnie z tego. I wiem, że jeszcze będzie mnie wyrywał, bo i ja, i Ty mamy takie tendencje, żeby się oszukiwać. I te chwile, kiedy Bóg mną wstrząsał, one się właśnie dokonywały wtedy, kiedy Bóg posyłał swoje Słowo. Najczęściej przez Słowo z Pisma Świętego. Przez Słowo z Pisma Świętego Bóg mną wstrząsał, przeszywał. Jego światło po prostu przychodziło. Widziałem swoją nędzę, nieraz płakałem. A jednocześnie czułem, że mogę spokojnie, bezpiecznie do Niego przyjść, wywalić to całe bagno z siebie, powiedzieć o swojej nędzy i doświadczyć uwolnienia i uzdrowienia. Naprawdę nie jeden raz, ale wiele razy miałem takie doświadczenie. Z różnego rodzaju grzechami i różnego rodzaju kaliber był tych grzechów. Ale nawet jeśli jest to grzech, który jakby nie jest niewidoczny na zewnątrz, ale nie przyznaje się do Niego, On tak samo męczy i tak samo usychają kości moje. Co dla mnie dzisiaj to słowo znaczy? Co to słowo znaczy dla Ciebie? Zadanie, które daje nam Pan. Zadanie to w zasadzie propozycja dla Ciebie. Te dzisiejsze potrójne zadanie. Po pierwsze, proś Pana o to, by dawał Ci takie słowo. By skierował do Ciebie słowo, które Cię oświeci, które da Ci taką pełną prawdę o Twoim grzechu. Słowo, które po prostu Cię przeszyje i zobaczysz nagle, że to ja jestem tym człowiekiem. Że naprawdę jestem godzien politowania. Ale wiedz, że jeśli przyjdzie to słowo od Pana, nie poczujesz się oskarżony. Poczujesz się prześwietlony. Poczujesz się nędznie. Być może będzie Ci nawet wrwało. A jednocześnie poczujesz, że jest nadzieja, że jeśli to wyznasz Panu,
to wszystko się zmieni, że to Słowo Cię jednocześnie wyzwoli. Proś Pana o to. Jeżeli masz, szczególnie jeśli masz problemy ze spowiedzią, jeśli masz problemy z uznaniem swojej grzeszności, módl się o takie Słowo. Jeśli doświadczysz takiego Słowa, to wtedy jest ten krok drugi. Bez lęku wyznaj swoje grzechy Panu. A jeśli doświadczysz tego, czego ta kobieta, wtedy możesz spełnić zadanie trzecie. Wyznaj swoją miłość Jezusowi i nie krępuj się, wyznaj swojego szczęścia, które On wlewa wtedy w twoje serce. Życzę Wam takiego doświadczenia, życzę Tobie takiego doświadczenia, spotkania ze Słowem, które wyrywa z mocy grzechu. Pomódlmy się na koniec. Proszę Cię, Jezu, abyś objawił swoje miłosierdzie w życiu moim, w życiu moich sióstr i braci, abyś się objawił swoje miłosierdzie przez Słowo, które będzie przynosiło prawdę. Dziękuję Ci, Panie, za te wszystkie chwile, kiedy oświecałeś moje serce i kiedy byłem przerażony moimi grzechami, a jednocześnie wiedziałem, że tylko w Tobie jest ratunek. Dziękuję Ci, Jezu, za to każde doświadczenie, że kajdany opadały, że nagle klatka została rozerwana, że jestem wypuszczony na wolność. Dziękuję Ci, Jezu, za te wszystkie chwile, za każde doświadczenie wolności. Proszę Cię, daj nam nieustannie doświadczać tego, kiedy grzech nas dopadnie, kiedy grzech dopadnie mnie, mojej siostry, moich braci. Daj nam tego doświadczyć, że skierujesz do nas Słowo, które będzie mocne, a jednocześnie kochające. Słowo, które wyprowadzi na wolność i przyniesie uzdrowienie. Daj nam tę łaskę, Panie, abyśmy mogli się cieszyć z tego, że Ty zwyciężyłeś, a szatan jest pokonany. Amen.